Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. Hej, hej, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco i przychodzę do Was z testem. Przychodzę do Was z testem tego tuszu. Jedno oko mam już pomalowane, nie wiem, czy Wy to dobrze widzicie. Chciałabym, żeby tak było. Będzie to test tuszu Endless Sky Volume Effect Mascara. Czyli co ma nam dać ta mascara? Volume, czyli tusz wygląda tak i jest to ten właśnie Endless z Kiko. Nie, że będzie się Wam światło odbijało, no ale trudno, nic nie poradzę. Tak jak mówię, jedno oko, czyli to, mam już pomalowane tym tuszem. Zaraz się przesuwam w miarę możliwości jak najbliżej. Nie wiem, czy to zobaczycie. Mam nadzieję, że tak. Prawe oko mam pomalowane, czyli tutaj to oko jest już malnięte. No i dobra, i przystępuję do malowania drugiego oka. Tutaj na tym oku mam tylko kreskę, która może tutaj troszeczkę zmylać nas. Schowam włosy. Lusterko. Szczoteczka jest niesilikonowa, już Wam pokazuję. Tak wygląda szczoteczka. Tak wygląda szczoteczka. Mam nadzieję, że dobrze widać. Nie nabiera się zbyt dużo produktu, także super. No i dobra, i przechodzimy do malowania. Bardzo delikatnie pachnie ten tusz, to już mogę Wam powiedzieć. Fajnie szczoteczka rozdziela rzęsy, to mogę Wam na pewno powiedzieć. Tak jak powiedziałam, produktu nie nabiera się dużo, więc super. Produkt można dokładać, kolejny plus. No i zaraz sprawdzimy, czy jest volume. Na pewno bardziej byłoby to widoczne, gdybym nie miała jeszcze zrobionych kresek, to Wam na pewno muszę powiedzieć. No i dobra, ja myślę, że wystarczy. Tak by wyglądało. Tak wygląda efekt końcowy tym tuszem. Poprawię jeszcze dosłownie raz jedną i drugą. Na tym myślę, że widać super. Tutaj gdzieś sobie pojechałam, nieważne, wszystko jest do wytarcia. Fajnie, że można dokładać produkt. Te rzęsy tak szybko nie zasychają. Myślę, że efekt jest fajny. Już Wam pokazuję. I tak wygląda cały efekt. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Patrzę teraz w podgląd. Mam nadzieję, że jest spoko. Pozwólcie, że się odsunę. No i tak by się prezentował test tego tuszu. Nie wiem, jak on się spisuje przez cały dzień. Nie mam żadnego pojęcia, czy będzie się kruszyć, czy nie będzie się kruszyć, czy będzie się nam osypywać, czy nie. Nie wiem też, jak się zmywa, czy trudno, czy łatwo. Efekt mi się podoba. Nie wiem, jak Wam. Podoba mi się, czy bym go zakupiła drugi raz. Sprawdzę jeszcze dziewczyny bez kresek. Chcę go sprawdzić jeszcze zdecydowanie bez kresek i sprawdzić, czy ta objętość faktycznie będzie taka widoczna, bo tak jak mówię, przy kreskach objętość moją dają jakby właśnie te kreski. Mam nadzieję, że Wy to widzicie i wiecie, o co mi chodzi. Ale jeżeli chodzi o sam tusz, to myślę, że jest spoko. Myślę, że jest spoko. Fajnie się go używa, ładnie wygląda, fajnie pachnie, bo delikatnie pachnie. Fajnie rozdziela rzęsy, fajnie rozczesuje ta szczoteczka. No i faktycznie no, jest widoczny efekt pogrubienia, znaczy pogrubienia. Objętościowo jest ich więcej jakby, jest tak czarno, natomiast tak jak mówię, ja jeszcze sobie go spróbuję zastosować kompletnie bez kresek i wtedy jeszcze zobaczymy, jak się spisze. Tak, tak, moje drogie, jakbyście coś zauważyły, to mam jeszcze znowu zmieniony kolor włosów i teraz już przy tym kolorze zostaję. Także taki właśnie kolor chciałam osiągnąć i taki mam. Chciałam taki
taki chciałam, srebrno-szaro-siwy. I taki jest. Jeżeli Wam się coś wydaje tutaj lekko zielonkawe, to Wam powiem, że naprawdę przekłamuje światło. Nie wiem nawet skąd ten taki efekt, ale widzę, że gdzieś tam mam takie przebłyski jakby zielono-niebieskiego, nie wiem. Ale tak śmiesznie wygląda, ale zaufajcie mi, że nawet Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj mamy światło dzienne i jeszcze jest inny ten kolor. Także w zależności od padającego światła ten kolor nam się zmienia. Ale efekt jest dla mnie satysfakcjonujący, właśnie coś takiego chciałam. Także dobrze, to był test tuszu Kiko Endless Sky Volume Effect Mascara. Tak wygląda ten tusz w opakowaniu. No i sam tusz już Wam pokazywałam, kolorek jest black i opakowanie jest cudne, takie złote, już Wam pokazuję ostatni raz i tak wygląda ten tusz. O, także mam nadzieję, że Wam się ten test podobał, że Wam troszeczkę jakby otworzy oczy na to, czy on jest godzien według Was, godny uwagi, czy nie. Ode mnie na tą chwilę ma łapkę w górę. Zobaczymy jak z dłuższym zastosowaniem, jak ze zmywaniem i tak dalej. Także powiem Wam, że nie zasycha, to jest fajne, to znaczy nie zasycha. Nie zasycha na tyle, żeby nie móc go dokładać, a ja to jednak lubię w tuszach. Także możliwość, żeby była dokładania produktu. Dziwnie się czuję w tej fryzurze, dajcie mi znać, czy mi coś jakiego pasuje. Mam wrażenie, że nie, bo mam bardzo wysokie czoło. Jednak wolę, jak mam tutaj grzywkę przykrytą. O, tak bym się czuła trochę lepiej. Dobra, ja się z Wami będę żegnać, moje drogie. Ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam bardzo gorąco. Stado buziaków Wam przesyłam i tak jak mówię, był to test tuszu z Kiko, mojego najnowszego tuszu pogrubiającego. Dajcie mi znać, co nie myślicie. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach pod filmikiem. Trzymajcie się cieplutko, bajo!